Nie wiem jak. Już jest ok. Tak? Dzień dobry jeszcze raz. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że już jestem słyszalna na łączach, na Facebooku. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Willa Otwarta, reinterpretacja dziedzictwa narodowego. Nazywam się Beata Zuba i z przyjemnością porywam Państwa znowu do świata sztuki, do świata architektury, do tego innego malowniczego i ciekawego świata. W dniu dzisiejszym chciałam Państwa zaprosić na spotkanie z ciekawymi kobietami, z malarstwem współczesnym krakowskim, ale zanim do tego dojdziemy, to jak zawsze nasze spacery, nasze spotkania rozpoczynamy od tego miejsca, z którego w jakiś sposób się wywodzimy, czyli Willi Otwartej, czyli Willi Decjusza, Willi Decjusza i jej historii. Bardzo proszę o wyłączenie, tutaj mamy, ktoś ma jeszcze niewyłączony mikrofon, bo słyszę w tyle jakieś rozmowy. Proszę Państwa, tak jak już kilkakrotnie opowiadałam, Willa Decjusza w ciągu swojej ogromnej, wieloletniej, 500-letniej historii prowadzona była przez wiele wspaniałych kobiet, które dzięki swojej otwartości na przemiany w sztuce inicjowały i wprowadzały zespoły pałacowe, po pierwsze najnowsze rozwiązania, a po drugie też zapraszały do willi mnóstwo gości, mnóstwo ludzi. Willa zawsze była tym miejscem otwartym. Jakież tu mamy wielkie damy, które rezydowały w tym miejscu. Wróćmy do XIX wieku. Proszę Państwa, Joanna z Wielowiejskich-Leduchowska przemieniła jeszcze w latach dwudziestych XIX wieku zniszczoną, otoczoną murami willę w swoją letnią rezydencję. Największej przemianie uległ w tamtych czasach ogród, podług ówczesnej mody przeistoczony na angielski park krajobrazowy. To właśnie w tym parku odbywały się różnego rodzaju spotkania i mityngi ówczesnej arystokracji, odbywały się tańce i śniadania na trawie. W latach 40. posiadłością zainteresowała się Henrietta z Akwiczów Kuczkowska. Wróciwszy do kraju u boku swojego drugiego męża Kazimierza Kuczkowskiego, starała się utrzymać zażyłe stosunki z arystokracją. No wiadomo, że do tego potrzebne było odpowiednie miejsce. Dlatego też willa przeszła kolejną, pochłaniającą niemałe środki przebudowę. Powstały wówczas reprezentacyjne schody wejściowe, które tak dobrze znamy, balkony, wież i attyka wieńcząca budowlę. Małżonkowie niestety popadli w długi i zmuszeni byli sprzedać posiadłość. I tutaj pojawia się na firmamencie historii willi bardzo znana postać, postać, która później odegrała ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o samą willę, o jej charakter, to jest pani Marcelina Czartoryska. Jakby wielka właścicielka, ostatnia z wielkich właścicielek arystokratycznej burżuazji, właśnie willi Decjusza. Halo, czy jestem słyszana? Czy jest? Tak, bo miałam tutaj informację, że mamy jakąś przerwę. Dziękuję za znak tych którzy mnie słuchają. Ja dalej opowiadam. Tak więc proszę Państwa, księżna w 1867 roku wróciła do Polski na stałe i również potrzebowała odpowiedniego miejsca reprezentacyjnego na swój pobyt. Obrała na to miejsce właśnie willę Decjusza. Jej dom szybko stał się pierwszym salonem w mieście, ostoją patriotyzmu i polskości. I tutaj proszę Państwa mamy portret, który również kopię tego portretu możemy oglądać obecnie w salach
konkretnie w sali Marceliny Czartoryskiej w Willi Decjusza. Oryginał znajduje się, jest w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest to portret pędzla Jana Matejki z 1874 roku. Niestety pożar rezydencji w 1882 roku zmusił Czartoryską do tymczasowej przeprowadzki do centrum miasta, lecz wkrótce po przebudowie willi odbywające się pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego księżna wróciła do rezydencji na Woli. Ten ostatni remont willi nadał jej neorenesansowy kształt ze znanym nam układem sal oraz bardzo pięknymi drewnianymi schodami. To tyle na temat willi, to tyle na temat wielkich kobiet w obrębie willi. Oczywiście mówiąc, rozmawiając o willi, musimy też przypomnieć ten okres czasu, kiedy willa zmieniła absolutnie swój wygląd. No, księżna zmarła w 1894 roku. Wraz z jej śmiercią skończył się też ten okres świętości. W czasie I wojny światowej, no tutaj zupełnie wszystko się zmieniło. Na początku zakwaterowano tu wojsko, potem zmieniono ją w dom czynszowy. No druga wojna stała się siedzibą hitlerowskiej policji. Po wojnie z kolei mieściła się tu szkoła, internat, oddział gróżnicy szpitala doktora Anki, no i na koniec willa podupadła w całkowity upadek, co widzimy tutaj na prezentowanym przeze mnie zdjęciu. I tak naprawdę wydawało się, że trudno będzie ją zrewitalizować i przywrócić do stanu, w jakim znamy ją dzisiaj. Tutaj jeszcze prezentuję Państwu zdjęcie, które znalazłam Domku Łaskiego, domku, w którym my się często spotykamy. I chciałabym przypomnieć, że to właśnie w latach 90., z końcem lat 90., Willa Decjusza znowu otwarła swoje podwoje i my również mamy przyjemność wraz z moją grupą rysunkową spotykać się na zajęciach w willi. To są nasze ostatnie zajęcia, nasze ostatnie spotkanie z willą w tle. Ale wróćmy do tytułu naszego dzisiejszego spotkania. Do spotkania z trzema wybitnymi artystkami krakowskimi, o których w tej chwili chciałabym Państwu opowiedzieć. Odrobinę o historii ich życia, odrobinę o historii tego, jak studiowały, jak się uczyły, jakie mają związki z Krakowem, no i oczywiście odrobinę o ich pracach. No, dlaczego odrobinę? No przede wszystkim dlatego, że malarstwo z każdej z wymienionych tutaj pań, jak i życiorysy wcześniej wymienionych pań związanych z historią willi Decjusza, no mogłoby spokojnie wystarczyć na niejeden wykład, który mogłabym tutaj Państwu poprowadzić, ale na dzień dzisiejszy niech to będzie jakaś cząstka, niech to będzie jakieś zaproszenie do świata tych niezwykłych kobiet. Proszę Państwa, Hanna Rudzka-Cybisowa. Gdybyśmy wpisali takie hasło w internet, w Wikipedię, to cóż tam moglibyśmy przeczytać? No oczywiście jest miejsce urodzenia, jest miejsce śmierci, no polska malarka, jedna z reprezentantek koloryzmu, kapizmu, współzałożycielka Komitetu Paryskiego. Co ciekawe, a może najciekawsze w tym wszystkim, pierwsza kobieta na stanowisku profesorskim na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Żona malarza Jana Cybisa. Kim tak naprawdę była? Bo to są takie suche fakty. Kim tak naprawdę była? Jak to się stało, że została profesorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych? Ale jeszcze kilka formalnych informacji. Tak więc zaliczana jest obok Jana Cybisa do czołowych i najbardziej typowych przedstawicieli nurtu kolorystycznego. Jej sztuka odzwierciedla w pełni malarską doktrynę kapistów wywodzącą się z francuskiego postimpresjonistu i skupioną na morfologii obrazu. I tutaj przywołuję Państwu martwą naturę z jabłkami w wazie, srebrnej wazie.
Nie przywołuję jej bez kozery, gdyż często ja na swoich własnych zajęciach, w których część z Państwa uczestniczy, właśnie takie wazy srebrne ustawiam i w nich wykładam owoce. I dlatego ten obraz Zofii Rudzkiej-Cybisowej może być też w jakiś sposób podpowiedzią, jak sobie radzić właśnie z tym światłem, które gdzieś tam na tych metalowych powierzchniach przedmiotu błądzi. Jej niezwykłe życie obfitowało w wymuszone przez los sprzeczności i niekonsekwencje. Z jednej strony była związana z ostatnią polską cyganerią. Była bywalczynią najlepszych polskich salonów. W czasie wojny zaangażowana w pracę konspiracyjną. Po wojnie oskarżona o kolaborację. Została najpierw profesorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, później otrzymała dyplom ukończenia tej uczelni. Uwielbiana przez uczniów, była również przez studentów bezwzględnie atakowana. Co ciekawe, uznana przez opublikowane w Los Angeles w 1977 roku wydawnictwo Woman in Art za jedną z najwybitniejszych kobiet malarek w sztuce światowej, wystawiała w najbardziej prestiżowych światowych galeriach i muzeach. Carnegie Institute w Pittsburghu, w paryskim Musée d'Art Moderne. Nie doczekała się natomiast ekspozycji w Krakowie, z którym związana była przez niemal pół wieku. W wieku około 15 lat, dzięki matce, i tu jest następna postać kobieca, postać mamy. Dzisiaj mamy przecież Dzień Mamy. W związku z tym trudno o tych mamach, które za nami stoją, za naszą historią stoją, nie wspomnieć również w tym wykładzie. Dla Zofii Rudzkiej mama była niezwykle ważna, bo to właśnie ona zauważyła jej artystyczne zainteresowania i popierała pierwsze lekcje rysunku udzielane przez ucznia Wojciecha Gersona Władysława Berbińskiego, a następnie przez profesora Henryka Wiercińskiego. Tak więc gdyby nie mama, gdyby nie to, że ona potrafiła odkryć w swojej córce to zainteresowanie, ten niezwykły talent, pewnie w dniu dzisiejszym nie opowiadałabym Państwu o niezwykłej osobie, jaką później stała się Zofia Rudzka-Cybisowa i o jej przepięknych, wspaniałych obrazach. Ja nie będę musiała uczyć. Ja, wolny człowiek, chcę malować. Tak pisała w listach do matki właśnie młoda Zofia Rudzka. Czy tak się stało? No, jak życie pokazało, nie. Nie była w stanie tylko i wyłącznie malować. Musiała również uczyć. Ambicje studiowania malarstwa po maturze udaremnił ojciec, który powierzył córce obowiązki sprawowania kontroli nad kasą swojego przedsiębiorstwa. No, myślę, że było to założenie, które nie zostało przez Zofię Rudzką spełnione. Problemy księgowe, które pojawiły się nie z jej winy, ale nierzetelnego księgowego, udaremniły w jakiś sposób jej karierę przedsiębiorcy, natomiast otworzyły jej możliwość zostania malarką. Dzięki matce, i tutaj jeszcze raz to podkreślam, która zdołała wymóc na ojca zgodę na podjęcie przez córkę studiów artystycznych, Hanna rozpoczęła nowy etap w swoim życiu w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Miłosza Kotarbińskiego. W roku 1920 przerwała jednak naukę ze względu na kłopoty finansowe. I po ukończonym kursie nauczycielskim rysunków rozpoczęła w pracę w gimnazjum żeńskim w Lublinie. Tak jak więc widzicie Państwo, historia malarzy, historia ludzi zajmujących się sztuką bardzo często płynie meandrami bardzo zawiłymi przez życie. Nie jest to zawsze jednoznaczne, że możemy malować. Nie jest to jednoznaczne, że mamy na to zasoby finansowe. Tak też było w przypadku Zofii Rudzkiej-Cybisowej. Ale
dostała ona pomoc od swojego kuzyna, doktora Feliksa Hilchen, dyrektora portu Wolnego Miasta Gdańska, tak więc osoby bardzo wysoko usytuowanej. Właśnie on zaproponował Hannie, że będzie finansował jej dalsze studia. Hanna w swoich listach do mamy napisała: daję mi monetę na to, abym przez ten rok siedziała w Krakowie i malowała. W zamian za to mam mu namalować parę pejzaży. I tutaj przywołuję jeden z pejzaży krakowskich, jeden z pejzaży rynku krakowskiego w bardzo ciekawym ujęciu, gdzie mamy w tle Kościół Maryjacki, którego wieże jakby wychodzą poza samą formę obrazu. Mamy szarą kamienicę oraz dach kościoła świętego Wojciecha. Bardzo ciekawie skomponowany obraz, którego tło jest, znaczy którego jakby serce wypełnione jest całym Krakowem, bo ten Kraków niemalże rozsadza ramy tego obrazu, wychodząc poza jego granice. Bardzo piękny, delikatny pejzaż właśnie autorstwa Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W 1921 roku Hanna Rudzka-Cybisowa, którą widzimy tutaj na autoportrecie, podjęła studia, tym razem w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przyjęto ją od razu na drugi rok. W 1923 roku Hanna przeniosła się do pracowni Józefa Pankiewicza, gdzie spotkała się z grupą znakomitych studentów, których łączył wspólny cel – tworzenie dobrego malarstwa. Któż był w tej grupie, proszę Państwa? No, to były naprawdę wielkie późniejsze nazwiska. Artur Nacht, Józef Czapski, Marcin Szyszurbał, oni przeszli z pracowni Wojciecha Weissa. Józef Jarema z pracowni Jacka Malczewskiego. Jan Cybis, no Hanna Rudzka, późniejsza jego żona. Tam właśnie w pracowni się poznali. Seweryn Boraczko z pracowni Ignacego Pieńkowskiego i pozostali członkowie grupy. Z inicjatywy uczniów Józefa Pankiewicza, którzy zaproponowali zorganizowanie wspólnego wyjazdu do Paryża, grupa młodych malarzy zawiązała tak zwany Komitet Paryski. I było to w 1923 roku. A obok, po prawej stronie slajdu, widzimy przepiękną, martwą naturę, bardzo właśnie kolorystyczną, z przepięknymi plamami barwnymi w wykonaniu autorki, czyli Zofii Rudzkiej-Cybisowej. Ale proszę Państwa, w tamtych czasach wyjazd do Paryża nie był wcale rzeczą łatwą. Jak zawsze i wszędzie za różnego rodzaju inicjatywami malarskimi, tudzież właśnie wyjazdowymi, no stoją pieniądze. Pieniądze, które ten wyjazd mogą ułatwić lub utrudnić. Tak też było w tym wypadku. Dlatego też ta zorganizowana grupa młodych ludzi, która stworzyła ten Komitet Paryski, podjęła się inicjatywy, którą zatytułowała Bratnia Pomoc. Urządzili w podziemiach Akademii salę z przyrządami do boksowania i zorganizowali bal oraz loterię. Zbierali w ten sposób fundusze na swój wyjazd. Przygotowali również przedstawienia amatorskie w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Były to wystawiane w szokującej oprawie scenicznej futurystyczne sztuki autorstwa Józefa Jaremy, Napoleon w elektrowni z Janem Cybisem w roli głównej i Serce Panny Agnieszki. A obok pejzaż, dom ze schodami, który możemy tutaj oglądać. Bardzo ciekawa kompozycja, świetnie pokazana zieleń otaczającego ogrodu. Ale wróćmy jeszcze do inicjatywy studentów, którzy zamierzali wyjechać do Paryża. Studenci przygotowali także przedstawienia amatorskie, to już właśnie Państwu mówiłam, które pomogły
sfinansować niniejszy wyjazd. Co ciekawe, przedstawienia te były poprzedzane meczami bokserskimi rozgrywanymi na deskach tego szacownego teatru pomiędzy malarzem Januszem Strzałeckim a zawodowym bokserem. Wszystkim tym poczynaniom patronował profesor Józef Pankiewicz, czyli szef pracowni i rektor Akademii Sztuk Pięknych Adolf Szyszko-Bohusz. To, co Państwu tutaj powiedziałam, jest kropelką, zachętą, tym, aby gdzieś postaci Hanny Rudzkiej-Cybisowej, jej malarstwu, jej drodze się przypatrzyć głębiej i zachęcam wszystkich do zgłębienia, próby zakupienia, bo też nie jest to łatwe, książki Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej właśnie pod tytułem Hanna Rudzka-Cybisowa. Świetne opracowanie, znajdziemy tam mnóstwo obrazów oraz wiele ciekawych, wspaniałych historii. Druga ze znamienitych kobiet profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wspaniała, niezwykła, piękna kobieta Janina Kraupę-Świderska. Malarka tworząca głównie kompozycje malarskie i graficzne. Urodzona w Sosnowcu, zmarła niedawno w Krakowie. W 2016 roku żegnaliśmy panią profesor. Była jedną z najciekawszych i najoryginalniejszych polskich artystek drugiej połowy XX stulecia. Biograficznie i artystycznie dzieliła się swoim pokoleniem z rozmaitymi własnymi doświadczeniami. No, przede wszystkim były to doświadczenia II wojny światowej. Ale z drugiej strony był to współudział w kształtowaniu polskiego oblicza sztuki współczesnej. Jej sztuka wyróżnia się jednak własnym tonem, chociaż zdradza również interesujące pokrewieństwa w mniejszym stopniu z twórczością członków grupy krakowskiej, do której należała i z którą była związana od 1957 roku. Natomiast to, co jest ciekawe, w większym stopniu inspirowanym buddyzmem tybetańskim, malarstwem uprawianym w kręgu katowickiej grupy Oneiron. I tutaj do tej grupy należeli Henryk Waniek, Urszula Broll-Urbanowicz, Andrzej Urbanowicz, no i oczywiście Kraupę-Świderska, która bardzo mocno interesowała się kulturą Dalekiego Wschodu i w tym również filozofią Zen. Mówię to Państwu po to, bo jest to tak naprawdę klucz do malarstwa Kraupę-Świderskiej. Studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęła jako 17-latka w roku 1938, tak więc na rok przed wojną. Była wówczas studentką mało znanego, przedwcześnie zmarłego Pawła Dedleza. Podczas II wojny światowej kontynuowała naukę w pracowni Fryderyka Pucza, gdzie poznała m.in. Tadeusza Brzozowskiego, Tadeusza Kantora, Kazimierza Mikulskiego, Mieczysława Porębskiego i zaprzyjaźniła się z nimi i właśnie wtedy związała się z nimi artystycznie. W latach 42-43 uczestniczyła również w działalności Teatru Konspiracyjnego Kantora. Po wojnie kontynuowała studia w Krakowskiej Akademii w zakresie malarstwa sztalugowego pod opieką Eugeniusza Ibisia i Wacława Taranczewskiego. Po co ja to mówię? Po co ja opowiadam o profesorach znanych malarzy? Myślę, że ta relacja mistrz-uczeń to coś, co się wytwarza, ta atmosfera, która powstaje w pracowni danego mistrza. To wszystko w mocny sposób rzutuje na późniejszą twórczość nie tylko omawianych artystów, ale każdego innego artysty. I gdzieś powinniśmy o tym pamiętać, że
my artyści w jakiś sposób rozwijamy się, idąc drogą, w cudzysłowie, wyznaczoną czy pokazaną przez mistrza, albo wręcz przeciwnie, w opozycji do niego. Stąd też często w momencie, kiedy rozmawiamy o życiorysach artystów, mówi się również o tym, czy podkreśla się to, w jakich pracowniach się kształcili i z jakich pracowni oni właśnie się wywodzą. Podążając dalej historią życiorysu Kraupy Świderskiej, no warto powiedzieć, że właśnie z tą Krakowską Akademią Sztuk Pięknych była związana i z Krakowem była związana do końca. Absolutorium otrzymała w 1948 roku, dyplom z malarstwa 7 lat później, natomiast do emerytury pracowała w macierzystej uczelni, uzyskując tytuły profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego. Pozwolę sobie tutaj zacytować kilka słów z notatek właśnie pani profesor Kraupy-Świderskiej, bo to ona chyba najpełniej może nam przybliżyć swoje własne malarstwo. To, co jest zmienne, nieuchwytne, rozgrywające się w różnych planach, istniejące w różnych czasach, kojarzone w wyobraźni nie tylko jako obrazy, ale jako znaki, symbole, zapisy. Cała domena muzyki, poznawalnej jedynie w czasie. Cała wielowarstwowa, wieloprzestrzenna tkanka naszego istnienia, które definiuje sytuację człowieka jako stan nieustannego mijania zjawisk, obrazów, doznań. Stan, w którym istnieje jakieś centrum, wewnątrz którego zbiegają się, jednoczą wszystkie linie metamorfoz, pole, z którego obserwuje się przemiany. To wszystko, co jest i ruchem, i trwaniem. I myślę, że te słowa, które skreśliła sama, najbardziej obrazują właśnie jej malarstwo. Artystkę od najwcześniejszych lat fascynowała jednak zarówno sztuka, jak i również pogłębiane studia filozoficzne. Po bolesnym doświadczeniu, jakim była śmierć ojca w 1950 roku, poszerzyła listę lektur o księgi ezoteryczne, okultyzm, sięgała po kabałę, zainteresowała się wspomnianymi religiami dalekowschodnimi, znaczącą rolę odegrała w jej życiu, ale też w sztuce, medytacja. I proszę Państwa, to wszystko właśnie jest obecne w jej niezwykłych obrazach. Ja często mówię o tym, że mamy jakby trzy stopnie obcowania ze sztuką danej osoby. No pierwszym stopniem jest jakby poznanie tej sztuki przez pryzmat, no właśnie chociażby takiego wykładu, czy książki, czy katalogu, gdzie my nie obcujemy bezpośrednio z pracami. My słuchamy o tych pracach lub czytamy. Mamy możliwość oglądnięcia ich właśnie przez jakieś medium, nośnik, czyli albo przez komputer, przez internet, no albo w książce, w albumie. Drugim takim stopniem wtajemniczenia no jest możliwość obcowania z samą sztuką. Ta sztuka do nas wtedy zupełnie inaczej mówi i myślę, że przede wszystkim te obrazy Kraupy Świderskiej, które odwołują się do tradycji alchemicznej, świadomie usytuowanej gdzieś poza tym, co jest aktualne, to wszystko możemy właśnie gdzieś znaleźć, wyczuć, obcując bezpośrednio z jej pracami. Tam możemy się doszukać różnego rodzaju śladów różnych religii, różnego rodzaju elementów filozoficznych, muzycznych. Tam gdzieś te obrazy mają swoją energię i takie drganie wewnętrzne, które czuje się w momencie, kiedy możemy z nimi obcować, obcować z nimi właśnie
na żywo. I tutaj pokazuję Państwu zdjęcie, może nie najlepszej niestety jakości, bo tylko takie znalazłam z jej ostatniej ogromnej wystawy, która odbywała się w trzech muzeach w ramach Przestrzeni dla Sztuki, czyli w Nowogródzkim Centrum Kultury, w Galerii Białej, w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Placu Matejki oraz w przestrzeniach Uniwersytetu Ekonomicznego. Ogromna monograficzna wystawa, gdzie mogliśmy się tak naprawdę spotkać z bardzo dużą ilością prac właśnie pani profesor Kraupy-Świderskiej. I też pozwolę sobie tutaj może przytoczyć kilka słów, które ona napisała w komentarzu do tej wystawy, a konkretnie do tej wystawy, która odbywała się w Galerii Białej Nowochódzkiego Centrum Kultury, której kuratorem była Joanna Gościej-Lewińska. No, jak wiemy, przestrzeń w Galerii Białej jest bardzo duża i co na ten temat pisała pani profesor. Tak więc, że w tych dużych przestrzeniach postanowiła wyeksponować duże obrazy, po blisko dwumetrowe i dość szerokich prac namalowanych akwarelą na jedwabiu. Są to aury, które wiążą się tematycznie z moim wieloletnim zainteresowaniem ezoteryką. Wybrałam więc, jeśli chodzi o tytuły oraz do rodowód obrazów olejnych, taki zestaw, który wskazuje na kontemplacyjny, często półtransowy stan, w jakim te obrazy powstawały. Ogólnie można o tych pracach powiedzieć, że są to wizualizacje różnych form, które ogląda się na ekranie wewnętrznym, dzięki temu, że świadomie powstrzyma się wszelkie doświadczanie związane z racjonalną wiedzą o świecie. Tak więc malarstwo Kraupy-Świderskiej stoi jakby pomiędzy tym światem, który my znamy i rozumiemy, a tym jej światem wewnętrznym i jakimś takim medialnym odbiorem właśnie świata zewnętrznego przez tą niezwykłą osobę. Profesor Kraupy-Świderska również wspomagała, oprócz tego, że była wieloletnim pedagogiem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i piastowała stanowisko profesorskie i prowadziła pracownię malarską na Akademii Sztuk Pięknych, również ufundowała stypendium w wysokości 10 tysięcy złotych dla wyróżniającego się talentem i twórczością młodego artysty, młodego studenta, więc takie stypendium za życia pani profesor było właśnie dostępne dla studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I powiem Państwu jeszcze na koniec rozmowy czy prezentacji postaci pani profesor Kraupy-Świderskiej, że do pani profesor można było zawsze przyjść do pracowni. Ta pracownia mieściła się przy Alejach Słowackiego, tuż niedaleko Kina Kijów, i tam na przykład w okresie przedświątecznym powstawało mnóstwo różnego rodzaju przepięknych grafik. I to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo pani profesor zanurzona tak mocno w kulturze buddyjskiej, w różnego rodzaju filozofiach, przed świętami rozdawała ludziom, którzy do niej przychodzili, którzy ją odwiedzali, swoje grafiki właśnie wywodzące się bardzo mocno z tradycji, z religii chrześcijańskiej. Były to anioły, anioły z kosturami, anioły z Matką Boską, anioły czytające. I chciałam właśnie tutaj Państwu pokazać po prawej stronie ten anioł, który jest w takim dużym, jakby drugim białym paszportu. Jest to mój anioł, który mieszka ze mną i pilnuje mnie i jest jakby cząstką pani profesor Kraupy-Świderską w moim świecie i gdzieś tam pokazuje mi tą drogę malarską. I ponieważ omawiając postać pani Rudzkiej-Cybisowej,
profesor Rudzkiej-Cybisowej. Pokazałam Państwu książkę, którą warto przeczytać, do której warto, książkę katalog, do której warto zaglądnąć. Tutaj również przywołuję katalog, który został wydany właśnie przy okazji tej wystawy, którą wspominałam z 2016 roku, która miała miejsce m.in. w Nowogródzkim Centrum Kultury. Jest to katalog opowiadający historię życia, pokazujący pracę, wspaniałe prace pani profesor Janiny Kraupę-Świderskiej. Więc gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać bliżej, uchylić jeszcze rąbka tajemnicy, to myślę, że jest to książka, która w jakiś sposób, w pełny sposób prezentuje tą niezwykłą krakowską postać. I trzecia osoba, o której w dniu dzisiejszym, trzecia kobieta malarka, o której w dniu dzisiejszym chcę Państwu opowiedzieć, to jest pani profesor Kotkowska-Rzepecka. Na przepięknym zdjęciu autorstwa Adama Gryczyńskiego, zrobione na tle swojego obrazu, przy okazji wernisażu, ostatniego wernisażu, który miał miejsce w zeszły piątek na Uniwersytecie Ekonomicznym. W dniu dzisiejszym nie chcę Państwu przekazywać suchych faktów na temat życia pani profesor. Nie będę opowiadała, gdzie się urodziła, jak studiowała, jaka była jej droga do akademii. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać, jaką niezwykłą kobietą ona jest. Jaki ma charakter, jak jest silna w tych swoich dokonaniach malarskich i w swoich wyborach. Najlepszym dowodem na to, jak ogromną jest i niezwykłą osobowością jest fakt, że obecnie wśród wykładowców na Akademii Sztuk Pięknych mamy tak wielu absolwentów wywodzących się właśnie z jej pracowni. Profesor Grzegorz Twierdnia, Rafał Borcz, Jakub Najbart, Wojtek Kubiak, dziekan Witold Stelmachniewicz, Paweł Jach na Wydziale Rzeźby. To są wszyscy ludzie, którzy w trakcie swoich studiów zetknęli się właśnie z panią profesor Kotkowską-Rzepecką. Ale pani profesor, oprócz tego, że jest doskonałym wykładowcą, jest przede wszystkim malarzem. I to zdjęcie przepięknie pokazuje, czym dla niej jest malarstwo. Ta jej radość uśmiechu tutaj właśnie pokazuje nam dobitnie, jak ważna jest to część jej życia. Obecnie odbywa się 8. edycja projektu Przestrzeń dla Sztuki. Projektu, który przywołałam również opowiadając Państwu o postaci pani profesor Kraupę-Świderskiej. Osobą, która została zaproszona do tego projektu jest również pani profesor Kotkowska-Rzepecka. Tak jak mówiłam, jest to projekt, który jest wystawiany na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, właśnie w Galerii Białej Nowogródzkiego Centrum Kultury oraz w przestrzeniach Uniwersytetu Ekonomicznego. Są to wystawy, które jak najbardziej możemy teraz oglądnąć i do których oglądnięcia ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam. Może jeszcze powiem, zanim jeszcze tutaj przejdziemy do rozmów o pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej, powiem Państwu, kto tak naprawdę wcześniej był zaproszony przez panią Joannę Gościej-Lewińską, czyli kuratora tych wystaw do właśnie Galerii Białej Nowochódzkiego Centrum Kultury. No, był to Paulin Wojtyna, no, Janinę Kraupę, o której rozmawialiśmy przed chwilą, Janusz Tarabuła, Stefan Gierowski, Leszek Misiak, również to wszystko krakowscy, Franciszek Bunsz oraz Ryszard Otręba. Teraz właśnie wystawia pani profesor Kotkowska-Rzepecka. I tutaj w przestrzeniach Galerii Białej zdjęcia Adama Gryczyńskiego z obrazami pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej. Myślę, że jest to niepowtarzalna okazja do tego,
żeby móc się zapoznać z ogromną spuścizną, z ogromem pracy, z ogromem właśnie prac malarskich, które pani profesor w swoim życiu popełniła. Świetnie wyeksponowane i świetnie prezentowane, ale jak zawsze, to co podkreślam, inaczej mówią w momencie, kiedy oglądamy je przez internet, w momencie, kiedy oglądamy je w katalogu, a inaczej, inną energią się prezentują, inną energię nam przekazują w momencie, kiedy mamy możliwość obcować z nimi na żywo. Pani profesor często też wystawia i popiera swoich uczniów. W swojej sztuce stoi za nimi. Ja również jestem uczennicą pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej. Miałam przyjemność malować w jej pracowni. I myślę, że to zdjęcie całkiem nieostre bardzo mocno pokazuje tą relację, o której państwu mówiłam, profesor-uczeń. Tu doskonale widać, jak stoją wszyscy uczniowie, wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w pracę w pracowni, a za nimi stoją obrazy profesora. A tu kilka zdjęć z naszego ostatniego spotkania muzealnego, bo wykłady o sztuce w ramach Centrum Aktywności Seniora przeniosły się w przestrzeń żywą i tutaj właśnie uczestnicy spotkania na wernisażu, ostatnim wernisażu piątkowym pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej. Wszyscy uczestnicy tego spotkania dostali pamiątkowe, przepiękne katalogi. Udało nam się również zdobyć dedykacje i podpisy pani profesor, a ja chciałabym państwa bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie, na najbliższe spotkanie, które odbędzie się na żywo, już nie online, właśnie z panią profesor Kotkowską-Rzepecką. Zachęcam was do tego, żeby wykorzystać tą niepowtarzalną okazję na spotkanie z jej obrazami i zapraszam wszystkich w piątek o godzinie 12:00. Możemy się spotkać przed budynkiem Nowochódzkiego Centrum Kultury na Alejach Jana Pawła II i razem poprowadzę państwa w świat pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej. Chciałam zapytać. Jest nas dzisiaj mniej niż zawsze, bo pewnie pogoda nie sprzyja zasiadaniu przed komputerem, ale mam nadzieję, że wielu z Państwa będzie miało okazję jeszcze oglądnąć ten wykład, później wrócić do niego, ponieważ jest udostępniony na stronach Instytutu Willi Decjusza oraz Centrum Aktywności Seniorów, ale chciałam zapytać, co Państwo myślicie na temat tego wykładu, na temat tych kobiet, ale też może swoje pytanie będę tutaj kierowała do Władzi, która była ze mną na spotkaniu muzealnym, na wernisażu pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej. Jakie wrażenie, Władziu, zrobiło na tobie to malarstwo? Czy rzeczywiście jest tak, jak ja mówię, że te obrazy oglądane na żywo, one mówią inaczej? Czy podzielisz się z nami swoimi refleksjami? Bardzo cię serdecznie zapraszam. Władziu, musisz włączyć mikrofon. Nie wiem, czy się nie było. Jest, wszystko jest. Jest, słuchamy. Nie wiem, bo inaczej tu się coś operuje. Inaczej jest troszeczkę niż na micie, tak, ale poradziłaś sobie doskonale. Więc rzadko chodzę na wernisaże. Jestem zachwycona obrazami pani profesor Rzepeckiej. Obrazy zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Katalog już przeglądnęłam, również super. No, wybieram się jeszcze do Nowochódzkiego Centrum.
zobaczyć w piątek, tak? W piątek o tak, godzinie w piątek 12. o godzinie 12 mamy to spotkanie, tak. No, jednak jeżeli się poznaje osobę osobiście, prawda? Tak. I jej obrazy, zupełnie inaczej się słucha wykładu. Po prostu wiem, o czym jest mowa, co mam zobaczyć, na jakie szczegóły zwrócić uwagę. To jest zupełnie coś innego niż na przykład osoby, które były prezentowane wcześniej, dwie pani, prawda? Tak. No. Także super, warto zobaczyć. Naprawdę galerie są świetne. Świetne. To ja bardzo Ci dziękuję, Władziu, za tą rekomendację. I ja naprawdę wszystkich Państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby chodzić po muzeach i oglądać sztukę na żywo. Nawet nie tylko i wyłącznie po muzeach, po galeriach sztuki współczesnej również, prawda? Nie wiem, nawet po tych galeriach, które sprzedają sztukę, bo to naprawdę jest zupełnie inne obcowanie z obrazem, to co, na co Władzia tutaj zwróciła uwagę i co zostało podkreślone, prawda? Że jest to zupełnie inne obcowanie z obrazem, że te obrazy inaczej mówią. Ale też podkreślę jeszcze raz to, co Władzia powiedziała, że w momencie, kiedy my poznajemy daną osobę, my słyszymy, jak ona mówi, jak pani profesor opowiadała o swoim malarstwie, prawda? Co ona tam widzi, co ona tam zawiera w tych obrazach, to te obrazy no, dla nas stają się na pewno bliższe, ale też są inne. Też są inne. To, co to tutaj zostało podkreślone, że jakby jej postać, mimo że ja nie opowiadałam tutaj jej życiorysu, nie chciałam teraz opowiadać tego życiorysu. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście przyszli. Te rzeczy opowiem Wam, jak się spotkamy. I myślę, że też właśnie taka opowieść bezpośrednio przy obrazach, bezpośrednio przy obrazach, jak będziemy się stali, rozmawiali, będziemy się wymieniali naszymi doświadczeniami z tego, co widzimy, no też jakby daje nam następny poziom percepcji. A jeszcze zapytam Cię, Władziu, o to, ponieważ tamtych obrazów było bardzo dużo. Wiem, że stałyście dłużej przy niektórych z nich, prawda? Tak. Że były takie, które wciągnęły bardziej. Które to były obrazy? Więc powiem, że łatwo zapamiętać obrazy, jeżeli się je zobaczy w rzeczywistości. Zostają w głowie po prostu. No, myśmy się zachwycały czupiradłami, bo były świetne. Zresztą wszystkie obrazy, każdy coś jak gdyby mówił, każdy obraz coś o czymś innym opowiadał. Można się było po prostu porównać z innym obrazem na przykład, czy wyszukać coś w tym obrazie, co tam jest, pomimo wyglądało to jak abstrakcja, a jednak można się było czegoś dopatrzeć. I tak było. A czupiradła nam się bardzo podobały. To ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić to, czego wcześniej nie powiedziałam, a co myślę jest ważne, że pani profesor Kotkowska-Rzepecka zawsze tworzy w cyklach. I te przywołane tutaj przez Władzie czupiradła, jest to jeden z cykli, który został stworzony. I tak jak Władzia powiedziała i tak jak Państwo widzieli na prezentowanych przeze mnie zdjęciach, na prezentowanych przeze mnie slajdach, malarstwo pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej, ja może jeszcze wrócę tutaj do kilku wcześniejszych slajdów, są to abstrakcje, prawda? Są to abstrakcje, ale też troszeczkę jest tak, że my oglądając te obrazy gdzieś tam jesteśmy w stanie doszukać się jakiejś formy. W ogóle sam proces obcowania z obrazem, oglądania obrazu jest rzeczą niezwykle ciekawą. Ja patrzę na to z perspektywy również tej, że jestem malarzem, w związku z tym jestem malarką. W związku z tym jakby zawsze ciekawi mnie, jak te obrazy działają, jak one mówią
do oglądających je ludzi. Bo bardzo często w procesie obcowania z obrazem my mamy takie dwa światy. Pierwszy świat, ten świat ważniejszy, ten świat, na który my patrzymy, to jest świat malarza. To jest świat, który został nam dany, przekazany, prawda? Ale z drugiej strony ten świat, który również jest ważny i który definiuje w jakiś sposób ten obraz, to jest nasz świat wewnętrzny, ale też nasze przeżycia, to co gdzieś za nami stoi, bo obraz tworzy się w oczach oglądającego go człowieka. Obrazy bez ludzi są tylko plamami farby i kreską na płótnie. To my je tworzymy, tylko patrząc na nie one się tworzą. I każdy z nas może ten obraz w jakiś sposób inaczej odbierać. Dla jednej osoby nawet ten obraz, który mamy teraz na slajdzie, może być smutny, a dla innej może być wesoły. Dla jednej może być ciemny, a dla innej może być jasny. To wszystko, co my widzimy w obrazie, jest jakby wypadkową tego, co myśmy przeżyli w naszym życiu. Jaki mamy bagaż emocjonalny, ale też tego, co my widzimy w samym obrazie, czyli tego, co chciał nam przekazać malarz. Więc myślę, że to obcowanie z obrazami, właśnie to obcowanie na żywo, to kiedy my stoimy przed tym wielkim formatem tego obrazu, prawda? To te obrazy właśnie wchodzą w tą niesamowitą interakcję. I tak jak mówiłam przy okazji malarstwa pani profesor Kraupy-Świderskiej, że ta ezoteryka, ta jakby łączność z tymi światami, które ona gdzieś tam miała, jest dla nas odczuwalna w momencie, kiedy my mamy możliwość patrzenia na te obrazy na żywo. Dlatego tak bardzo też zachęcam Państwa do tego, żeby skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji i przyjść na wystawę, na spotkanie z obrazami pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej, bo niewiele jest okazji takich, aby móc tak szeroko zobaczyć malarstwo współczesnych twórców, prawda? Bo no do tego potrzebne są odpowiednie przestrzenie. Wiadomo, że tych galerii jest niewiele, nie wszyscy mają taką możliwość. Tutaj twórczość pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej jest przybliżona w bardzo piękny i taki naprawdę dostępny sposób. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby nam coś powiedzieć, jakoś skomentować, może odnieść się do pozostałych twórców albo pozostałych pań, które tutaj były omawiane? Może pani Wanda nam coś powie. Pani Wanda zawsze jest ze mną na wykładach. Będzie mi bardzo miło, jak będzie pani mogła tutaj dwa słowa. Bardzo serdecznie zapraszam. To znaczy, ja trochę przez przypadek się tutaj znajduję. Na tej zasadzie, że niestety przez pandemię nas uziemiła całkowicie. Również przez przypadek z czasem w Willi Desiusza. To pani Ania od Pilatesu mnie zachęciła jako moja stara znajoma, bardzo dobra tutaj z osiedla. Także no wybieram te wykłady czy te jakieś zajęcia, które mnie interesują, ale to jest bardzo duża rozbieżność, począwszy od chodzenia na spacery do Lasku Wolskiego, a skończywszy. No, to trochę w życiu podróżowałam i tam kilka galerii zwiedziłam, ale mam wykształcenie techniczne i tak powiem, moje zainteresowania nie szły w tym kierunku. Bardziej na tej zasadzie właśnie, że no żeby coś zobaczyć, oglądać. No i dlatego też uczestniczę w tych zajęciach tutaj przez panią prowadzone. Jest mi niezmiernie miło. Myślę, że to, co pani mówi tutaj w bardzo piękny sposób podkreśla jakoś ideę Marceliny Czartoryskiej, czyli tego
tej otwartej willi dla wszystkich, prawda, i możliwości obcowania zarówno z kulturą, jak i z innymi dziedzinami, które gdzieś tutaj są prezentowane. Cieszę się bardzo, że Pani zagląda na nasze spotkania. Zapraszam też na spacery. Te wykłady z reinterpretacji dziedzictwa narodowego nie są tylko i wyłącznie kierowane dla osób, które zajmują się sztuką. Tak naprawdę ich założeniem jest otwarcie, pokazanie łączności idei willi, tego, co za nią stoi, z szeroko rozumianym światem, bo tak jak Państwo widzieli, dzisiaj rozmawiamy o malarzach, ale wcześniej rozmawialiśmy o zamkach, prawda, i o podróżowaliśmy wzdłuż całej Europy, rozmawialiśmy i o secesji, i byliśmy w Hiszpanii, i w Lizbonie, w różnych miejscach, więc spacerujemy, przemieszczamy się, gdzieś podkreślamy ten związek z Krakowem, tych różnych rzeczy, które się dzieją. Tutaj może też tak uroni rąbka tajemnicy, że następny wykład, który będę chciała Państwu powiedzieć, będę chciała porwać Państwa do ogrodów, bo tak jak tutaj wspominałam, omawiając kobiety związane z willą, ogród jako miejsce przy willi było też miejscem ważnym, było miejscem spotkań. I chciałabym Państwa zabrać do tych ciekawych ogrodów na świecie, a między innymi zabrać Państwa do ogrodu Majirel, ogrodu, który znajduje się w Marrakeszu, ogrodu malarza i ogrodu, który został zaprojektowany przez Jacques'a Majirel, a do świetności przywrócony przez Yves Saint Laurent. Tak więc będziemy mieć tutaj mariaż i ogrodów, i sztuki z przełomu XIX i XX wieku. Będziemy również mogli oglądnąć kreację jednego z największych kreatorów mody na świecie, Yves Saint Laurent. Więc przechodzimy spacerem przez różne dziedziny życia i dlatego jest mi bardzo miło, że Państwo tutaj w tych spotkaniach uczestniczą. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Czy ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić? Witam. Pani Basiu, troszkę słabo Panią słychać. Bardzo prosimy głośno. Basia? Ja mam właśnie problem od pewnego czasu z dźwiękiem. Nawet miałam się wyłączyć, ale jakoś dosiedziałam. Są właśnie zmieniony bardzo dźwięk. No więc ja po prostu faktycznie te obrazy chciałam po prostu wyrazić zgodę z tym, co było powiedziane przez Władzie i przez panią Wandę i przez panią głównie o tej wartości wystawy. Ja jestem absolutnie przekonana, że to jest najważniejsze. No i chętnie bym poszła, ale nie wiem, czy mi sprawy zdrowotne na to pozwolą. No bo miałam dużo kłopotów i nadal jeszcze jakieś są zawirowania. Dlatego może się zmobilizuję, ale nie jestem pewna, ale chętnie bym oglądnęła. Panią Krautę Świderską widziałam i osobiście tam na wystawie kiedyś była taka nieduża w galerii, nie pamiętam jakiej, ale to było już parę lat temu, sporo. Raczej były to też na sprzedaż obrazy. Pamiętam. No a Rudzka Cywisowa jest w naszym muzeum, tam pojedyncze, prawda? Natomiast z panią Kotkowską, że bez pani się w ogóle nie spotkałam z tymi obrazami i powiem, że jak zobaczyłam tam trochę w internecie, to mnie w ogóle nie zachęcały, ale jednak moja świadomość, że trzeba iść i zobaczyć i się przekonać, nadal i zawsze jest aktualna. Także tyle mogę powiedzieć. I do widzenia. Do zobaczenia. Ja mam nadzieję, że znajdzie Pani czas i siłę, żeby się z nami spotkać w piątek. A ja jeszcze przy okazji wypowiedzi Pani Basi zwrócę Państwu na jedną rzecz uwagę, że obrazy jakby dzielą się też na dwa takie rodzaje obrazów. Nie jest to jakaś żadna klasyfikacja oficjalna, natomiast są obrazy,
które świetnie się prezentują w internecie i w jakiś sposób do nas mówią, niezależnie od tego, czy je oglądamy na żywo, czy je oglądamy właśnie na mediach, przez media, właśnie przez internet, czy jako reprodukcje w książkach, prawda? Natomiast są też obrazy takie, które warte są tego, żeby je oglądnąć na żywo, bo tylko w kontakcie na żywo my tą łączność z tymi obrazami jakby dostrzegamy inaczej. Są to obrazy, które na przykład są grubofakturowe, mają w sobie jakby nie tylko i wyłącznie ich wartością jest sama barwa, ale również ten rysunek, który możemy właśnie dostrzec, obcując bezpośrednio i na żywo z tym danym obrazem. I myślę, że to jest to, co tutaj pani Basia nam bardzo pięknie powiedziała, że ona oglądała obrazy pani profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej w internecie, ale one nie do końca zrobiły na niej wrażenie. Natomiast wierzcie mi państwo, i to pewnie potwierdzi Władzia doskonale, że w momencie, kiedy mamy okazję obcować z tymi obrazami na żywo, one stają się zupełnie inne. Więc ja jeszcze raz na koniec przypomnę datę i miejsce naszego spotkania. Ja serdecznie państwa zapraszam. Wiem, że tutaj są grupy, które się znają, w związku z tym można się jakoś umówić i gdzieś się przemieścić. Zapraszam też również osoby, które nie są jakby z naszej grupy, ale będą oglądały na Facebooku czy Instytutu Willi Decjusza, czy na stronach Centrum Aktywności Seniora, to ten wykład. Zapraszam państwa wszystkich na spotkanie z malarzem profesor Kotkowskiej-Rzepeckiej na żywo w piątek o godzinie 20 w Nowochódzkim Centrum Kultury. Będzie mi niezmiernie miło się z państwem zobaczyć. Ja powoli będę dobiegała do końca z moim wykładem. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Czy jeszcze ktoś z państwa miałby ochotę coś nam tutaj powiedzieć na koniec? Nie, dziękujemy bardzo. Bardzo dobry był. Bardzo dobry był. Dziękuję, Władziu. Dziękuję i do następnego razu. Dziękuję do następnego razu. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim za spotkanie. Pa, pa. Do widzenia.